Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam przyjemność zrecenzować dla Was słuchawki Maxell Retro DJ 2, czyli drugą ulepszoną wersję znanych słuchawek Maxell Retro DJ. Słuchawki popularne kilka lat temu, do tej pory w sprzedaży. Cenę obu modeli sprawdzicie sobie w opisie filmu, natomiast co wniosła druga wersja, dowiecie się też tej recenzji. Będzie sporo szczegółowych informacji, tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No dobrze, moi drodzy, przed nami słuchawki Maxell Retro DJ 2, czyli druga wersja, czy lepsza, no ciężko ocenić, ponieważ pierwszej wersji nie miałem okazji testować, natomiast są to słuchawki klasyczne, znane przez wiele osób, ale teraz przyjrzymy się tej wersji właśnie. Powiem Wam tak, ze specyfikacji. Mamy tutaj dość poszerzone pasmo przenoszenia, ponieważ jest od 10 Hz do 20 kHz. Średnica przetworników neodymowych taka dość niestandardowa, ponieważ wynosi 38 mm. Oporność mamy 32-ohmową, czyli taki standard. Natomiast czułość słuchawek to jakieś 95 dB. No i oczywiście kompatybilne są z komputerami, z telefonami, z tabletami, ze wszelkimi urządzeniami obsługującymi wtyk mini jack 3,5 mm. A więc to jeśli chodzi o specyfikacje techniczne, co Wam powiem, to że te słuchawki są naprawdę bardzo lekkie, ponieważ ważą jakieś 167 gram plus minus. Tak więc można powiedzieć waga piórkowa wśród słuchawek. To jest oczywiście na plus, ponieważ nikt nie lubi ciężkich, topornych słuchawek i sama ich konstrukcja jest taka dość zgrabna. Ale zobaczmy sobie po kolei. Na górze logo Maxell. Mamy tutaj ekoskórę, no słuchawki nie są za drogie, więc raczej to nie jest prawdziwa skóra. Obszycia są w miarę ok, chociaż nie powalają jakoś na kolana. Od spodu mamy jakiś rodzaj wypełnienia, ugniata się to troszkę, natomiast nie ma problemu, żeby to cisnęło głowę. Jak widzicie, zajmuje to cały pałąk. Pałąk nie jest zbyt szeroki, natomiast jest dość elastyczny, zobaczcie. Jednocześnie wytrzymały. Powiem Wam, że trzeba by sporo siły, żeby te słuchawki pewnie złamać. Mi się wydaje, że naprawdę są wytrzymałe pod tym względem. Przy okazji widzicie, rozciągają się bardzo mocno i są przy tym ciche, więc fajnie. Następnie mamy elementy zgumowanego tworzywa tutaj i tutaj. Tworzywo dobrej jakości, przyzwoicie to wszystko wygląda. Nawet mamy elementy z aluminium, jak widzicie tutaj w środku, takie ozdobniki. No i też jest to naprawdę przyzwoitej jakości. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy taki ładny ozdobnik element, który niestety troszeczkę nam tutaj się brudzi. Więc jak to sobie ładnie wypolerujemy, jest fajnie, taki chromik. Natomiast jak się podotyka, no to dostałem takie średnio ładne ślady. Poza tym mamy metalowe prowadnice, też wytrzymałe. I tu takie obwódki, ale to już chyba jest plastik, tak, to jest plastik po prostu lakierowany. Natomiast całość wygląda naprawdę moim zdaniem ładnie, tak oldschoolowo i takie było też założenie tych słuchawek. Jeśli chodzi o regulację, to zobaczcie, odbywa się to w ten sposób, że cała muszla podróżuje nam tutaj od pewnego miejsca do samego dołu po tej prowadnicy, dzięki czemu rozszerzają się bardzo mocno, więc dopasują się na każdego użytkownika. Przy okazji same te nauszniki się tutaj nam kręcą swobodnie, chociaż są okrągłe, więc nie służy to w żadnym stopniu dostosowaniu ich do kształtu ucha. Po prostu są to słuchawki, jak widzicie, nauszne, przestrzenie są za małe, żeby uszy weszły do środka. No i dochodzimy tutaj do ważnego elementu, czyli do wypełnienia. Powiem Wam tak, jest ok, ale nie jest taki super miękki, zobaczcie, jest tego naprawdę mało, więc komfort, jaki zapewniają te pady, jest bardzo przeciętny. Nie mogę powiedzieć, że są to słuchawki niewygodne, bo tego się nie da stwierdzić. Natomiast nie powiem też, że zapewniają taki komfort, że po prostu się w nich rozpływamy. No niestety nie. Słuchawki jako tako nie ściskają uszu głowy od boku. Też zapewniają w miarę miłe wrażenia. Natomiast nie są jakieś wyjątkowo komfortowe. Następnie jak spojrzymy na te obudowy, mamy oznaczenie słuchawek Maxell Retro DJ 2. Prawa, lewa. Więc jak widzicie tutaj o dziwo przewód wychodzi z prawej słuchawki, więc odwrotnie jak w większości. No tutaj mam taki element zabezpieczający. No, widywałem lepsze rozwiązania w słuchawkach, natomiast jakoś to działa. I mamy naprawdę bardzo fajny kabelek. Już Wam pokazuję go w całości. Po pierwsze kawałek dalej mamy mikrofon, przycisk do odbierania rozmów,
i tutaj potencjometr regulacji głośności. Więc dość ciekawa rzecz, ponieważ w większości słuchawek, jak mamy mikrofon, to mamy tylko pstryczek do odbierania rozmów czy tam pauzowania utworów. Natomiast tu też mamy taki malutki potencjometr w formie suwaka, który faktycznie tą głośność nam troszeczkę podnosi. Powiem Wam, że na początku testowałem te słuchawki i nie zauważyłem tutaj, że jest po prostu ten regulator głośności. Miałem je ściszone, no i narzekałem przedstawicielowi, że bardzo cicho grają, ale faktycznie jak to sobie podniesiemy w górę, jest już naprawdę ok. Nie są to słuchawki co prawda jakieś mega głośne, natomiast po ustawieniu na maksymalny poziom głośności jest naprawdę przyzwoicie. Nawet jak słuchamy sobie ze smartfona, wiadomo, że ze smartfona siła sygnału nie jest za duża, to i tak jest naprawdę głośno. Tak więc pod tym względem te słuchawki się w testach obroniły. I patrzymy dalej, zobaczcie. Mamy sprężynę i zakończenie mini jack 3,5 mm. Jak to się nam lekko rozciągnie, to już przewód ma ponad 1,10 m. Więc możemy to rozciągnąć, myślę, że spokojnie do 2-2,5 m. Więc to jest bardzo fajne, ponieważ ten kabel nam się nie plącze, a jak potrzebujemy go rozciągnąć, to nie ma problemu z tym żadnego. Tak więc rozwiązanie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Co do wrażeń dźwiękowych, zaraz będziecie mieli jeszcze sekcję audio, natomiast powiem Wam tak, są to słuchawki za dość niewielkie pieniądze, więc nie spodziewajmy się cudów od tych przetworników. Najlepiej sprawdzają się w muzyce rozrywkowej, gdzie mamy dość mocny, przyjemny basik i wyraźne wokale. Ogólnie ścieżki brzmią całkiem fajnie, natomiast słabo wypadły chociażby w muzyce klasycznej, gdzie bardzo dominowały środkowe rejestry, a górne częstotliwości były po prostu słabe. Co do gier, to myślę, że na retro DJ-ach 2 można sobie gry odpuścić, co najwyżej jakieś smartfonowe jeszcze, natomiast nie ma mowy o poważnym graniu, chociażby w jakiegoś Battlefielda czy CS-a na takich słuchawkach. Po prostu oddają dźwięk w sposób jak to słuchawki do muzyki, nie mają takiego pozycjonowania, żeby dobrze odtwarzać efekty i źródła dźwięku w grach. Dobrze, moi drodzy, w tej chwili dźwięk idzie do Was wprost z kamery, a ja odpiąłem mój mikrofon krawatowy od Tascama, od rejestratora cyfrowego i teraz podpiąłem słuchawki Maxell, więc włączamy teraz nagrywanie. Dobrze, nagrywanie jest odpalone i możemy po prostu w tej chwili przetestować mikrofon tych słuchawek, który jest tutaj dość blisko ust, jak widzicie. Ten mikrofon oczywiście może się przydać, jeśli słuchamy muzyki na smartfonie, zadzwoni telefon, możemy sobie po prostu przy użyciu tych słuchawek przeprowadzić rozmowę telefoniczną i tak jak Wy teraz mnie słyszycie, tak mniej więcej będzie słyszał mnie rozmówca. Sami ocencie, czy to nagranie jest dobre, czy siła sygnału jest wystarczająco duża, czy nagranie jest po prostu czyste. Ok, wystarczy testu mikrofonu, przechodzimy do dalszej części recenzji. Dobrze, moi drodzy, i pora na podsumowanie testów tych słuchawek. Myślę, że przejdziemy do konkretów. Jeśli chodzi o właściwości dźwiękowe, są to słuchawki dość przeciętne. Zapewniają dość dobry poziom dźwięku, jednak nie będzie to poziom rewelacyjny. Ale weźmy znowu pod uwagę, że kosztują dość rozsądne pieniądze, nie są to słuchawki drogie, dlatego też trzeba im wybaczyć pewne mankamenty. Nie są to po prostu słuchawki audiofilskie za kilkaset złotych. Dlatego myślę, że konfrontując to z ich ceną, jakość dźwięku jest naprawdę przyzwoita. Przy okazji to mi się podoba, jakość wykonania jest naprawdę też niezła w tej cenie. Słuchawki są i wygodne, i lekkie, i naprawdę fajnie, stylowo wyglądają, więc to są ich główne zalety. Bardzo fajny jest też ten przewodzik, który widzieliście. Naprawdę świetnie się sprawdza i tak szczerze, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to do tego, że producent mógł zrobić troszkę wygodniejsze te pady
mogło być tej pianki troszkę więcej, mogło to być bardziej miękkie. Poza tym naprawdę jest bardzo fajnie, słuchawki nie uciskają, są lekkie, dlatego nie czujemy ich na głowie nawet po kilku godzinach słuchania i możemy je podłączyć tak do smartfona, do tabletu, jak i do komputera stacjonarnego czy do domowego sprzętu audio i będą grały całkiem fajnie. Tak więc w dzisiejszej recenzji to by było na tyle. Pamiętajcie, jeśli chcecie sprawdzić cenę tych słuchawek, znajdziecie ją w opisie filmu oczywiście. Zapraszam też na mojego Facebooka i często zaglądajcie na kanał, ponieważ codziennie coś się dzieje. Za chwilę będzie jeszcze ocena końcowa, podsumowanie testów z plusami i minusami. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!